Cześć, to Kuba Zetuba. Witajcie w kolejnym filmie z cyklu Q&A, czyli poznajmy się lepiej, albo powiedzcie, co was boli, a ja powiem, co mnie boli. Tego typu film jest idealny, jeśli chodzi o niedzielę niehandlową, także zapraszam. Proszę zabrać ze sobą śniadanie, jedzenie, kolację. Napiszcie, co jecie w tym momencie. Mam nadzieję, że czekoladę. Pierwszy temat, czyli czy to koniec współpracy z Trekiem. Bardzo słuszna uwaga, po 6 miesiącach, od kiedy z nimi nie współpracuję, zakończyliśmy współpracę w styczniu. Chyba? Cóż, wspólna właściwie decyzja, bo trochę się rozminęliśmy i oni, i ja z oczekiwaniami. Natomiast oczywiście nie będę robił w ten sposób, że wyrzucę wszystkie swoje ubrania i wszystkie rzeczy z Treka, które mam, bo wciąż uważam, że jest to dobra firma i naprawdę bardzo duże rzeczy ich noszę cały czas i nie żywię urazy absolutnie w jakikolwiek sposób. No tak, wręcz powiem inaczej, jestem bardzo wdzięczny za możliwość uczestniczenia w tym projekcie, byciu ambasadorem Treka, ponieważ dzięki temu przeżyłem dużo miłych chwil i poznałem dużo ciekawych osób. Jako aktywność w ciągu dnia masz, że możesz tyle szamać, wpada coś około 25 tysięcy kroków, 4-5 treningów siłowych i coś jeszcze? Powiem ci tak, moja aktywność to tak naprawdę tylko siłownia i chodzenie, bo w sumie chodzę, przemieszczam się komunikacją miejską zazwyczaj. Jeśli chodzi o treningi, to siłowe wypada 4-5 w tygodniu i do tego 2 lub 3 treningi takie, znaczy treningi, marsze, nie? 30 minut marszu na podniesieniu, więc wychodzi to około 450-400 kalorii. Tak mi wychodzi na tej maszynie, ale nie liczę kalorii, więc właściwie traktuję to jako taką rozgrzewkę, żeby coś robić, bo nie potrafię nic nie robić, bo mam takie trochę ADHD, więc chodzę sobie, żeby coś robić. Tak, bo też sporo z was było zaskoczona i pisaliście, że na przykład zazdrościcie metabolizmu i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że przez to, że robię dużo złożonych ćwiczeń, to też dlatego moja przemiana materii jest dobra i spalam dużo kalorii. Poza tym też na pewno to, że jestem jeszcze w kwiecie wieku i ten metabolizm jeszcze nie zdążył zwolnić. Mam nadzieję, że nie zwolni jak najdłużej. Dokąd zmierza ten kanał? Tu bardzo ciekawe pytanie w związku z filmem o freelancerstwie, jaki wrzuciłem. Film ten, tak jak słusznie ktoś zauważył, był nie do końca przeznaczony na mój kanał, ponieważ robiłem go na konkurs, który organizowany był przez firmę PayPal, więc dlatego powiedziałem, że nazywam się Kuba, tak jakbyście mnie nie znali, ale no, ten film, tak jak mówię, nie był przeznaczony na ten kanał, tylko dla osób, które w ogóle mnie nie znają. Więc stąd może ta odrobina konsternacji. Natomiast twoje pytanie, dokąd zmierza ten kanał, no chciałbym na pewno też się może trochę dzielić takimi insightami, jak to się mówi, insights? Takie jakby pokazywać też, jak rozwijam swoją działalność, bo swojej pracy też dużo osób się pyta, gdzie pracuję. Nie upubliczam tej informacji, bo też wydaje mi się, że by to być trochę kłopotliwe, jakbym udostępnił. W każdym razie, no, każdy ma jakieś tam swoje życie prywatne, to też jest w ogóle osobna kwestia. Myślałem sobie, że fajnie będzie wrzucać jakieś tam, nie wiem, jakieś mini osiągnięcia, jakieś realizacje ciekawych projektów do filmu, żebyście widzieli, że nie wiem, gdzieś tam krok po kroku sobie idę do przodu. Ostatnio na Instagramie też wrzucałem zdjęcie realizacji jednego z projektów, w sumie chyba takiego najciekawszego. Więc możecie sobie obczaić. Także to będzie odpowiedź, dokąd zmierza ten kanał. Kanał jest w głównej mierze poświęcony mojej osobie, sportowemu trybowi życia. No i tak, i właśnie tak to będzie. W ogóle nie wiem, jak się wam podoba dzisiejszy wystrój. Jest lampka w tyle. Pomyślałem, że będzie taka nuta artyzmu w tym filmie. Pozdrawiam Dariusza serdecznie w doborze tej lampy. Co uważasz na temat alkoholu od czasu do czasu? Nie mówię, żeby się najebać do pożygu czy coś, ale na przykład 3 piwka bądź kilka kieliszków w jiu-jitsu. Nie mam nic przeciwko. Wydaje mi się, że drobna ilość alkoholu w umiarze jest nawet, no, nie powiem, że wskazana, bo byłoby to zachęcenie do spożywania alkoholu, czego oczywiście nie powinienem robić, ponieważ ogląda mnie dużo młodych osób. Natomiast wydaje mi się, że nie ma się co wystrzegać i być poglądu takiego, że alkohol to jest zło, ponieważ wszystko jest dla ludzi i myślę, że tej wersji powinniśmy się trzymać. Także od czasu do czasu
spożywam. Tak się zastanawiam, czy ty, Kuba, w ogóle przeklinasz, bo wyglądasz na takiego grzecznego chłopca, który nie przeklina. Chodzi w niedzielę do kościoła. Powiem ci, że bardzo dużo razy w życiu spotkałem się z opinią, że właśnie wyglądam na takiego bardzo grzecznego, choć w sumie zależy dla kogo, bo może nie wszystkim dane jest, żeby zobaczyć albo poznać moje różne oblicza, bo każdy ma chyba kilka oblicz, co najmniej dwa. Wydaje mi się, że zdrowo jest mieć takie oblicze dla wszystkich, albo tak jak wyglądasz, czyli jak ja, tak jak wyglądam na 15 lat, nigdy nie przeklinam. Przeklinam, bardzo dużo przeklinam, niestety. Zależy kiedy, bo w sumie przeklinam tylko w towarzystwie osób, wśród których czuję się bardzo komfortowo i które też przeklinają, bo jeśli ktoś nie używa przekleństw, to oczywiście tego nie używam. Ale to w sumie jest zabawne z tym przeklinaniem, bo to niby jest coś złego, a tak naprawdę nie jest. Chyba. Tak mi się wydaje. Od kiedy 3 kromki chleba mają 1,4 grama węgli? To jest pytanie, które zostało zadane co najmniej 3 lub 5 razy. Muszę przyznać, że jesteście bardzo spostrzegawczy, a tak naprawdę to nie wliczyłem tego chleba, bo stwierdziłem, że to nie są żadne kalorie. Tak naprawdę. Tak zrobiłem. Uwierzcie mi lub nie. A jak podliczałem te wszystkie kalorie, to potem na końcu skasowała mi się strona, bo liczyłem to na jakiejś stronie, a że było już późno, to zapamiętałem tylko wynik tam 3800, to wpisałem już bez podziału na makro, ale zrobię jeszcze taki film spoko, także na pewno wam jeszcze któregoś razu podliczę. Już tak może bardziej skrupulatnie, bo przyznam, że to było mało profesjonalne. Jesteś trochę takim polskim dinozaurem fitness YouTube. Oglądam z jakimś dziwnym sentymentem. Nie wiem, czy traktować ten komentarz pozytywnie, ale odbiorę to jako komplement. Kanale próbny, bo taki jest twój nick. W sumie też podchodzę trochę sentymentalnie do YouTube'a i chyba tylko dlatego to robię. Rozumiem, co czujesz, bo sam jestem widzem i oglądam niektóre kanały też z sentymentem, wspominając czasy, kiedy je oglądałem, jak jeszcze wiodłem kompletnie inny tryb życia. Taki trochę bardziej luzacki. Taki, że miałem mało obowiązków w życiu. Na przykład kanał Flex for All Mata Ogusa. Bardzo żałuję, że nie nagrywa, bo kojarzy mi się z początkami tego, kiedy zaczynałem trenować. O, to ciekawy komentarz. Powiem tylko jedno. Lepiej ubierać się, jak żywić. Pozdrawiam. Napisałem ci prośbę, żebyś rozwinął twoją myśl, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, że lepiej inwestować swoje pieniądze w ubrania niż w jedzenie. Nie do końca bym się zgodził. Chociaż to zależy od tego, jakie masz priorytety. Zróbmy może ankietę w komentarzach. Czy się ubierać, czy się żywić? Moim zdaniem żywić. Myślę, że większość osób, które to oglądają, też napiszą, że żywić. Że żywić napiszą. Albo napiszą kobiety, że lubią kupować sobie kosmetyki. Dodajmy jeszcze opcję dla kobiet. Ubierać się, żywić czy malować? Napiszecie pewnie, że malować, bo lubicie się malować. Jeśli majonez, to tylko kielecki. To też z ostatniego filmu. Ja nie wiem, tak się przez chwilę zastanawiałem, bo majonez kielecki, wierzcie lub nie, ale pojawiał się w komentarzach, no chyba, nie wiem, tak jak no, z kilka razy co najmniej. I tak się nawet zastanawiałem przez chwilę, wiem, że to głupie, czy to nie jest jakaś akcja marketingowa, albo czy ktoś mi nie robi jakiegoś pranka, bo nie wiem, co jest w tym majonezie kieleckim. Czy to była jakaś reklama, że jak majonez, to tylko kielecki, bo ja nie oglądam telewizji, także nie kojarzę, ale napiszcie, czy faktycznie jest taki dobry, bo jeśli tak, no to chętnie spróbuję. No, widzę, że to wszystko, jeśli chodzi o komentarze, to tak na szybko wybierałem po pracy. Także jeśli macie jakieś kolejne pytania, chętnie na nie odpowiem, zadajcie w komentarzach. Taki film pojawi się może wkrótce. Póki co ja się żegnam standardowo na Facebooka, Instagrama. Zapraszam i do następnego filmu. I szerokości.